Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie i zapraszam na kolejny film z serii Odpowiedzi na Wasze Pytania. Dawno takiego filmu nie było, a że, no nie oszukujmy się, większość moich filmów sprowadza się do treningów na siłowni. Siłownie są zamknięte, więc staram się wrzucać takie filmy, które dalej będą dla Was przydatne, ale właśnie w domu. Zapytałam się Was, czy macie jakieś pytania, no i jak widzicie, zdecydowanie jest trochę tych pytań. Okej, pierwsze pytanie, już dosyć często o tym mówiłam, ale odpowiem jeszcze raz, czyli jak wyjść z redukcji. Ogólnie najlepiej właśnie z takiej redukcji wyjść stopniowo, żeby nie było tak zwanego efektu jojo, czyli żeby nie było tak, że na przykład jesz powiedzmy 1700 w poniedziałek, a we wtorek nagle jesz 2,5. To jest troszeczkę za dużo, szczególnie jeżeli na przykład nie zwiększysz swojej aktywności fizycznej i bardzo szybko może zadziać się coś, czego nie chcesz, skoro byłaś na redukcji, więc najlepiej wracać po prostu stopniowo. Jeżeli jesteście na takich dietach typowo głodówkowych, czyli 1000 kalorii albo i nawet poniżej, to jest niestety moment, w którym powinno się zwiększyć drastycznie Waszą kalorykę, dlatego że to jest taka kaloryczność, która nie jest dla Was zdrowa i no nie powinniście być na takiej kaloryce, dlatego właśnie jeżeli jesteście na takich typowo głodówkowych, to zwiększyć dosyć sporo, nawet od razu do 1500, ale po prostu włączyć też aktywność fizyczną troszeczkę większą. Ja nie mówię o tym, żeby teraz przez cały dzień biegać, ale żeby na przykład jeżeli robiliście tylko trening siłowy, to dorzucić do tego jeszcze cardio, żeby mimo tego, że właśnie dodajecie dosyć sporo tych kalorii, to żeby nie było od razu przyrostu tkanki tłuszczowej, żeby to po prostu szło troszeczkę wolniej. Jak wygląda Twoja dieta podczas kwarantanny? U mnie to praktycznie jest podobnie. Nie zmniejszyłam jakoś mocno, dlatego że włączyłam praktycznie codziennie cardio i robię po prostu sobie takie 30-40-minutowe sesje tańczenia. I ja właśnie to Wam wrzucam codziennie, prawie że codziennie na story. Jeżeli nie wrzucam, to znaczy, że albo nie robię tego cardio, albo robię sobie po prostu coś sama. I w ten sposób podbijam tą kalorykę, którą normalnie, w sumie nie kalorykę, tylko aktywność, którą normalnie miałabym wychodząc po prostu z domu. I na takim tańczeniu mam około 4000 kroków, bo mam ten zegarek, to Xiaomi Mi Band 3, jakby co to polecam. I w ten sposób właśnie dobijam, podwyższam sobie tą aktywność fizyczną i potem wieczorem normalnie robię trening siłowy, więc tak to u mnie wygląda. Co oznacza, że właśnie jakoś tak mocno tej diety nie zmieniłam. Czy powinnam dołożyć obciążenie, jeżeli bez niego dobrze wszystko czuję? Jak najbardziej, jeżeli czujesz, że możesz wziąć więcej, to bierz więcej, wtedy sylwetka będzie się szybciej i lepiej zmieniać, bo jeżeli cały czas będziecie robić to samo, tym samym obciążeniem i nie będzie już ciężko, to sylwetka nie będzie się zmieniała, bo nie będzie żadnych takich bodźców, żeby te włókienka mogły się rozrywać, więc jak najbardziej zwiększyć obciążenie. Jak polepszyć kondycję? Chcę schudnąć, ale wszystkie ćwiczenia są za ciężkie. No to właśnie robić cardio, bo cardio bardzo fajnie wpływa i na serce, i na wydolność, dlatego po prostu rób, ale nie takie cardio, że mega się męczysz, tylko na przykład właśnie jeżeli robicie na bieżni, to wysoko postawić tą bieżnię i taki robić szybki chód, czyli nie biegasz, tylko szybko idziesz, albo właśnie możesz jakieś takie tańce robić, czyli coś, co no jest typowo takim wysiłkiem tlenowym. Czy robienie cardio na redukcji jest koniecznie, czy wystarczą treningi siłowe i odpowiedni deficyt kaloryczny? Jak najbardziej wystarczą tylko treningi siłowe i deficyt kaloryczny. Co zrobić, jak na plecach i na dekolcie wyszły kroski od nadmiaru białka? Taka dieta. A białka, myślałam, że w ogóle ogólnie, no to na pewno sprawdzić, od czego konkretnie wychodzą Ci te, jak to nazwałaś, krostki, czy od nabiału, to po prostu odrzucić nabiał. No i oczywiście zobacz, czy naprawdę za dużo tego białka nie spożywasz, bo 3 gramy na kilogram masy ciała no, nie jest aż tyle potrzebne, więc albo sprawdź, czy nabiał tego nie powoduje, bo niestety bardzo często tak jest, że nabiał będzie właśnie powodował, albo no zobacz, czy po prostu tego białka w diecie nie masz za dużo. Jakie przyjmujesz suplementy? I to już właśnie widziałam wcześniej to pytanie, więc sobie przygotowałam. To jest taka u mnie podstawa, czyli u mnie zawsze, zawsze znajdziecie ZMA, dlatego że tutaj mam magnez, mam cynk, mam witaminę B6 i to przede wszystkim biorę ze względu na moje migreny, bo zauważyłam, że właśnie magnez fajnie wpływa u mnie, ale pamiętajcie, jeżeli właśnie jeszcze zanim to powiem, zanim zaczniecie suplementować jakieś suplementy, to najlepiej zrobić badania krwi i zobaczyć, czego tak naprawdę potrzebujecie. Suplementy są bardzo indywidualną kwestią i to, że ja przyjmuję ZMA i u mnie magnez pomaga na migreny, nie znaczy, że u Was tak będzie się działo. U Was może migrena powodować może występować z całkowicie innego powodu. Ja zauważyłam, że kiedy biorę regularnie, to po prostu te migreny mam troszeczkę rzadziej.
Też to nie zawsze tak jest, ale faktycznie kiedy zaczęłam brać, jest lepiej, więc zawsze biorę ZMA. Od 3 miesięcy, w sumie od kiedy wyszło to Innovum, to jest Innovum Silica Max, biorę. I nie wiem, czy właśnie od tego nie zaczęło mi jakoś szybciej rosnąć włosy. Bo jak widzicie, te włosy mam już dosyć długie i też bardzo właśnie często się pytacie o to, szczególnie na tym drugim moim kanale, co robię, że mam tak długie włosy. I wydaje mi się, że one troszeczkę szybciej zaczęły rosnąć właśnie od kiedy biorę to Innovum. Oczywiście nie od razu, bo takie suplementy na włosy, skórę i paznokcie raczej trzeba troszeczkę dłużej pobrać, żeby widzieć efekty, ale tutaj właśnie największe, jeżeli chodzi o te suple, widzę w moich włosach. Biorę też oczywiście witaminę C. Tu jest akurat Gold Witamina C z 1000, czyli mamy tutaj 1000 mg. No i klasyka, czyli omega 3. Tutaj jest akurat właśnie taki fajny zestaw, bo macie omega 3 plus D3 i K2, czyli nie muszę brać osobno omega 3 i osobno D3 plus K2, więc to są w sumie te 4, tak to jest 4 suplementy, które biorę regularnie i po prostu później w międzyczasie, jeżeli mam tam jakieś większe potrzeby czy ashwagandha, to po prostu wtedy to sobie dobieram, ale to jest taka podstawa, która u mnie jest raczej cały czas. Jak skończę to Innovum, mam chyba jeszcze jedno opakowanie i mam jeszcze tam inne suplementy właśnie z Olimpu na skórę, mam też kolagen, mam witamina A plus E i jeszcze tam parę innych, bo chciałam po prostu pokupować i potestować, zobaczyć, co najfajniej będzie działało u mnie na włosy, skórę i paznokcie, więc zobaczymy. Jak coś, to na Olimp macie minus 20% z kodem Fintoncia, jeżeli chcecie coś z tego kupić. Czy możemy robić tak, że kalorie spalone na treningu doliczamy do bilansu, czyli można zjeść więcej? Ja szczerze mówiąc jakoś nie jestem za tym, dlatego że nie jesteś podłączona w żaden sposób do takiego mechanizmu, który dokładnie powie Wam, ile macie spalonych kalorii. I to jest nawet właśnie to, co ja ostatnio poruszałam, czyli temat, ile kalorii spala się podczas treningu w zależności od tego, jaki macie zegarek. Ja mam ten Xiaomi Mi Band 3 i u mnie dosyć dużo pokazuje tych kalorii, gdzie na przykład właśnie ktoś tam mi ostatnio mówił, że u mnie chyba było 300, a u tej osoby było około 100. I teraz oczywiście, że to zależy od tego, ile macie wzrostu i ile ważycie, ale w sumie przede wszystkim ile ważycie, ale to nie jest na tyle prawdziwy wynik, żeby brać go pod uwagę w kontekście diety. Dla mnie na przykład sprawdzanie, ile mam kalorii spalonych, działa pod tym kątem, że porównuję sobie trening do treningu i widzę, na którym treningu więcej spalam, na którym mniej, gdzie powinnam więcej dołożyć jakichś takich intensywnych ćwiczeń, jeżeli chcę to podkręcić, więc ja bym raczej w to nie szła, bo to już jest za dużo kombinowania i za dużo myślenia, tym bardziej, że właśnie no nie masz takiego konkretnego mechanizmu, który faktycznie ci powie, ile tych kalorii spaliłaś, więc możesz tak robić, ale no nie masz pewności, że to faktycznie jest ta kaloryka, którą naprawdę spaliłaś. Kiedy oczekiwać pierwszych efektów ćwiczeń, jeżeli chodzi o rozbudowę mięśni? To tak naprawdę zależy od wielu kwestii. Od tego, jaką masz dietę, czy ta dieta jest na masę, czy jest na redukcję. Jeżeli jest na redukcję, to, no to oczywiście, że zobaczysz szybciej te mięśnie. Zależy od tego, jak ćwiczysz, jakie ćwiczenia wykonujesz. Czy wykonujesz z obciążeniem własnego ciała, czy wykonujesz z obciążeniem, czy robisz cardio, czy robisz interwały. Tak naprawdę pierwsze efekty ogólnie powinno się zobaczyć gdzieś po miesiącu, no ale jeżeli powiedzmy, że zaczęłaś ćwiczyć i jesz więcej niż potrzebuje twój organizm, no to zobaczysz, że jesteś większa, ale będziesz właśnie myślała, że przytyłaś, bo jesz więcej, więc te mięśnie powiedzmy, że urosły, ale ty nie schudłaś. Więc wtedy możesz właśnie pomyśleć, o kurczę, ćwiczę. To też jest właśnie często takie komentarze dostaję, że słuchaj, ćwiczę od miesiąca i jestem grubsza. No to właśnie może dlatego, bo jakieś tam mięśnie zaczęły ci rosnąć, ale jesz więcej niż potrzebujesz, więc też ty jesz. Dlatego no zależy od wielu czynników, ale ogólnie po miesiącu powinny być te pierwsze efekty. Ale pamiętajcie też właśnie, jeżeli chodzi o te efekty, róbcie zdjęcia. Po prostu stójcie, róbcie zdjęcia przód, bok, tył i mierzcie się, nie patrzcie na wagę, szczególnie jeżeli jesteście kobietami, bo w ciągu miesiąca waga bardzo mocno się waha. Jeżeli już chcecie patrzeć na wagę, to w tym samym dniu, na przykład kiedy zaczynacie miesiączkę albo wtedy, kiedy kończycie, żeby mieć pewność, że mniej więcej w tym samym momencie to robicie, no bo waga po prostu będzie się wahać. Tutaj też jest dużo pytań o celulit, o bańki chińskie, o masaże szczotką. Taki film jest już na moim kanale, czyli jak pozbyć się celulitu i właśnie tam też wspominam o bańkach chińskich i o szczotkowaniu ciała, więc tutaj Was zapraszam, jeżeli chcecie się dowiedzieć troszeczkę więcej. Czy to jak zrobię cardio rano, a wieczorem siłowy, ma różnicę, jakbym robiła je razem? Trochę tak, szczególnie jeszcze w zależności od tego, jaką kolejność. I teraz powiem tak, jeżeli już chcesz zrobić w jednym treningu trening siłowy i cardio, to najpierw robisz trening siłowy, potem robisz cardio, dlatego że jeżeli zrobisz cardio, to już trochę jesteś zmęczona, więc będziesz miała mniej siły na trening siłowy,
więc jeżeli już jakakolwiek kolejność, to najpierw siłowy, później cardio, a najlepiej w ogóle właśnie byłoby to rozdzielić, dlatego że jeżeli ćwiczysz siłowo, to tutaj głównym bodźcem dla organizmu jest budowanie mięśni. Natomiast cardio, głównym bodźcem to jest poprawianie wydolności i ewentualnie redukcja tkanki tłuszczowej, więc dajesz inne bodźce i w ostateczności może być tak, że jeżeli zależy Ci na budowaniu sylwetki, to nie będziesz widziała aż takich efektów niż właśnie przy rozdzieleniu. Ale to są dosyć małe różnice, więc jeżeli już chcesz tak robić, to możesz. Ja osobiście robię tak, że robię cardio, no w tym momencie, kiedy siedzę w domu, to robię cardio rano, wieczorem robię trening siłowy, ale na siłowni robiłam tak, że po treningu pośladków nigdy nie robiłam cardio. Robiłam cardio zazwyczaj albo po treningu całego ciała, albo po treningu góry, dlatego że na tym aż tak bardzo mi nie zależało. No. I to u mnie się bardzo fajnie sprawdza. Czy jeżeli lubię długie treningi cardio, to i tak powinnam zamienić je na interwały. I to już tak naprawdę zależy od Ciebie. Bo pamiętajcie, że jeżeli się ruszacie, to nieważne jak się ruszacie, ważne, że się ruszacie, bo to jest zdrowe, bo poprawia Wam samopoczucie, bo będziecie dłużej sprawni i będziecie się po prostu lepiej czuć we własnej sylwetce, więc jeżeli uwielbiasz robić długie cardio i to sprawia Ci ogromną radość, a interwałów nie lubisz robić i nie sprawia Ci to w ogóle przyjemności, to zostań przy tym długim cardio, bo więcej będziesz się po prostu ruszała i będą lepsze efekty niż przy tych interwałach, które będziesz omijać, bo ich po prostu nie lubisz. Więc tutaj przede wszystkim, jak na przykład, jeżeli chodzi o mnie, ja uwielbiam robić trening siłowy i szybciej go zrobię niż samo cardio. Dlatego no tu przede wszystkim kwestia indywidualna i Twoje preferencje. Jasne, że pod kątem zmiany sylwetki lepsze będą te interwały, no ale jeżeli masz je omijać i nie robić nic, no to wtedy znowu z drugiej strony lepsze jest to cardio. Jeżeli mam słabszą lewą nogę, to robić więcej na nią powtórzeń i powinno się wyrównać? Raczej tak, czyli po prostu powiedzmy, że na lewą nogę, jeżeli jest mocniejsza, robisz 4 serie, na prawą nogę robisz 5 serii i to powinno pomóc. Jeżeli na przykład właśnie robicie martwy ciąg i czujecie, że jedna noga jest mocniejsza, druga jest słabsza, to po prostu zróbcie drugą serię, piątą serię w sumie, jeżeli robicie 4 z martwym ciągiem na jednej nodze i wtedy skupiacie się właśnie na tej słabszej. Tu jest dosyć ciekawe pytanie, dlatego że nie wiem dlaczego. Jeżeli wiecie, to możecie mnie oświecić, ale ostatnio bardzo często zaczęłam dostawać pytania o pasie neoprenowym i ja szczerze mówiąc nigdy się to jakoś mocno nie zagłębiałam. Weszłam sobie na pierwszą lepszą stronę i słuchajcie, co tu jest napisane. Gdzie to jest? Pas wyszczuplający działa miejscowo, dzięki czemu proces przemiany materii zostanie przyspieszony, powodując spalenie tkanki tłuszczowej i utratę zbędnych kilogramów. Nie wiem, czy były tutaj przeprowadzone jakiekolwiek badania, bo tak jak mówię, nie interesowałam się jakoś tym bardziej, ale pod kątem wiedzy, jaką mamy w treningu siłowym, wiemy, że nie można spalać tkanki tłuszczowej miejscowo. Jedyne, co mogę zrozumieć, to, że jeżeli macie ten pas neoprenowy nałożony na brzuch, to bardziej się pocicie właśnie w tym miejscu, więc ta woda może uciekać i brzuch może optycznie wydawać się węższy i bardziej smukły, bo jest tam po prostu mniej wody. To jest jedyny plus, jaki mogę zobaczyć, jeżeli chodzi właśnie o ten pas neoprenowy. No i to, że właśnie kiedy ściągniecie go, a on był wcześniej ściśniony, to Wy też będziecie bardziej ściśnieni, kiedy ściągniecie ten pas. A co za tym idzie, tkanka tłuszczowa ulega spalaniu, które jest od 5 do 15 razy szybsze niż podczas normalnych ćwiczeń. Nie ma tutaj podanych badań, tylko jest po prostu to napisane, więc mnie to osobiście nie przekonuje, zważając na to, co wiem na temat tego, że nie można spalać tkanki miejscowo. Mnie to osobiście nie przekonuje i chciałabym zobaczyć badania dotyczące. Jeżeli macie jakieś badania o tym pasie neoprenowym, że faktycznie to działa i faktycznie spala tkankę tłuszczową miejscowo, no to dajcie znać w komentarzach, ale ja o tym nie słyszałam. Czy brakuje mi treningów personalnych z podopiecznymi? I tu muszę Wam powiedzieć, że kurczę tak. Dlatego właśnie dzisiaj robię swój pierwszy trening na live'ie. Jeżeli dobrze on pójdzie i Wy będziecie zadowoleni i mi się będzie podobało, to myślę, że możemy takie treningi zrobić częściej. I na pewno chcę zrobić właśnie, połączyć ten trening z takim live'em z odpowiedziami, dlatego że Alan właśnie będzie siedział przy telefonie i będzie czytał Wam ewentualne pytania, które będą się pojawiały, że na przykład napiszecie mi: ej, ja to robię to, co Ty, i nie czuję.
jakiejś tam partii. Więc myślę, że to w jakiś sposób sprawi, żeby znowu poczuli tą taką miłość do prowadzenia treningów personalnych. Nie żeby ona kiedyś uciekła, ale po prostu musiałam z czegoś zrezygnować. Więc jak coś, zapraszam Was na mojego Instagrama. Czy nie uważasz, że na Insta każda dziewczyna dodaje te same treningi i jest tego za dużo? Szczerze mówiąc, nie obserwuję nikogo, jeżeli chodzi o polskiego Instagrama, więc nie mogę się wypowiedzieć. Ja w ogóle staram się nie wchodzić za mocno w ten świat. Jestem ja sobie na Instagramie, działam, robię to, co lubię, pokazuję Wam ćwiczenia, które u mnie się sprawdzają i to w sumie jest tyle, więc nie mogę się wypowiedzieć, bo nie wiem, jak to wygląda na innych Instagramach. Lepiej Ci się ćwiczy w domu czy na siłowni, zdecydowanie na siłowni, jednak jestem z tą osobą, która uwielbia treningi na siłowni. Tutaj w domu ciężko mi jest czasami się zebrać, dlatego że muszę wszystko w mieszkaniu poprzestawiać i też mam dwa psy, które bardzo często przeszkadzają mi w wykonywaniu ćwiczeń. Kiedy położę maty, to jest nagle pole bitwy, więc jednak na siłowni, kiedy jestem, zakładam jeszcze słuchawki, to w 100% skupiam się na treningu, gdzie w domu jest mi dużo ciężej coś takiego zrobić. I może gdybym miała, powiedzmy, taką mini siłownię u siebie w domu, to tak, ale przez to, że no, ćwiczę w salonie, no to nie zawsze mi się chce to wszystko ogarniać i mam dużo mniej motywacji, jeżeli chodzi o właśnie treningi teraz w domu, więc nic z tym nie zrobimy, trzeba to przeboleć, staram się ćwiczyć, żeby za mocno to wszystko mi nie pospadało. Siła i tak już mi dosyć mocno spadła i to też będzie najdłuższy okres, w którym nie byłam na siłowni, więc jestem ciekawa, jak to będzie, jak wrócimy, kiedy one kiedyś będą otwarte. No ale w ogóle jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało dalej. A i też, wiecie, to teraz nie widzę już tego pytania, ale na pewno było pytanie, że dziewczyna ćwiczy chyba o 22 i o 23 kończy, czy powinna i tak zjeść po tym posiłek. Jeżeli robisz cardio, to niekoniecznie, ale jeżeli robisz trening siłowy, to koniecznie musisz coś zjeść. I to nie musi być nic dużego, to może być po prostu shake z bananem. Czyli klasyka. Może to być shake z jakimiś innymi dodatkami, z węglowodanami, żeby coś tam dorzucić. Albo chociaż samo białko, ale cokolwiek musisz zjeść. Jeżeli nie chcesz stracić mięśni. I jakie ćwiczenie mam wybrać, żeby nie narobić sobie hip dipsów? Ogólnie osobny film o hip dipsach jest u mnie już na kanale, więc też tam Was zapraszam. Ale jeżeli nie masz w tym momencie hip dipsów i nie chcesz sobie ich narobić, no to po prostu wykonywać wszystkie ćwiczenia, może nie wszystkie ćwiczenia, ćwiczenie na każdą partię mięśniową, jakie macie na pośladkach, czyli przede wszystkim na mięsień pośladkowy średni i na mięsień pośladkowy wielki, bo średni jest pod wielkim. No i też skupiać się na odwodzicielach, bo tutaj też będą właśnie działały mięśnie pośladkowe średnie, czyli skupia się na całym mięśniu, na wszystkich mięśniach, które masz w pośladku, żeby on był ładny i okrągły. Bo jeżeli będziesz robiła tylko i wyłącznie ćwiczenia na mięśnie pośladkowe wielkie, to właśnie będzie Ci brakowało tego boku i wtedy ten pośladek już nie będzie wyglądał tak fajnie okrągły i tam właśnie będzie czegoś brakowało. Okej, i ostatnie w sumie pytanie to jest też to, co chciałam Wam powiedzieć, bo to jest pytanie odnośnie tego, czy pokażę Wam w końcu, czy zrobię w końcu film o tej całej nowej kolekcji Gym Glamour, czyli tych wszystkich leginsach Nero, nowych ombre, tutaj Rash Guardów, które mam dzisiaj też na sobie. I będzie ten film, mam nadzieję, że uda mi się go nagrać tak, żeby go wrzucić w pierwszym tygodniu maja, więc jeżeli zastanawialiście się nad rozmiarówką, nad wszystkim, to mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Tak, więc to jest chyba też wszystko, co chciałam Wam w tym filmie powiedzieć. Mam nadzieję, że poruszyłam ciekawe tematy i przydatne dla Was. Jeżeli tak było, to dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, to też Was tam zapraszam. No i to jest wszystko. Dziękuję bardzo, widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!